Przy okazji spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, czy olej marki Aral, rzeczywiście jak to określili mechanicy znający go z innych zastosowań, jest maśny i wyjątkowo lepki nawet po eksploatacji. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie prezentowany samochód Renault Laguna 3 z silnikiem 2.0 DCI, rok produkcji 2012. Głównym celem odcinka jest ocena stanu oleju silnikowego Aral Supertronic K5W30 po dwóch pełnych cyklach eksploatacyjnych. Olej tej marki po raz pierwszy trafia do naszego laboratorium, tym bardziej warto przyjrzeć się mu dokładnie. Inicjatorem tego odcinka jest Ryszard, który skierował do laboratorium R2D przesyłkę zawierającą 5 próbek. Trzema zajmiemy się dzisiaj, dwie zostawiamy na kolejny odcinek. Zajrzyjmy do środka paczki, znajdują się w niej następujące próbki. Próbka numer 1 to olej świeży Aral Supertronic K5W30. Próbka numer 2 to olej przepracowany Aral Supertronic K5W30 po przebiegu 12500 km. Próbka numer 3 olej przepracowany Aral Supertronic K5W30 po przebiegu 13400 km. Warto zaznaczyć, że olej pochodzi z dwóch różnych cykli wymiany, a samochód podczas eksploatacji osiągnął przebiegi odpowiednio 164 500 km oraz 179 500 km. W dalszej części odcinka przyjrzymy się każdej z próbek, przeprowadzimy pomiary lepkości, test bibułowy oraz analizę widma w podczerwieni. Na koniec przedstawimy syntetyczne wnioski o kondycji oleju i jego degradacji po wskazanych przebiegach. Przy okazji spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, czy olej marki Aral, rzeczywiście jak to określili mechanicy znający go z innych zastosowań, jest maśny i wyjątkowo lepki nawet po eksploatacji. A może to tylko subiektywne odczucia? Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, kowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, następnie próbka oleju przepracowanego po przebiegu 12500 km oraz na końcu po przebiegu 13400 km w tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 67,2 w 40 stopniach oraz 12,1 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 179. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta, obserwujemy zgodność na umiarkowanym poziomie. Zmierzone wartości są około 3-4% wyższe od deklaracji.
Przechodzimy do pomiaru oleju przepracowanego. Próbka po przebiegu 12 500 km. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego po przebiegu 12 500 km jest następująca: 72,6 w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 12,6 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 174. Liczymy zmiany procentowe. W wyniku eksploatacji następuje wzrost lepkości tego oleju około 8% w niższej temperaturze oraz około 4% w wyższej temperaturze. Zobaczmy, jak sytuacja wygląda z drugą próbką oleju przepracowanego po przebiegu 13 400 km. Lepkość dla oleju przepracowanego po przebiegu 13 400 km jest następująca: 72,1 w 40 stopniach oraz 12,5 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 173, czyli praktycznie powtórzenie wyników z poprzedniej próbki. Wygląda na to, że mechanicy faktycznie mieli dobre oko, oceniając konsystencję tego oleju. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Dla jednej próbki użyjemy testu IDEA od MCU, a dodatkowo dla każdej z badanych test wewnętrzny R2D. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja, rejestracja oraz odczyt plamy. Najpierw przeglądamy raport, jakie wnioski. Zanieczyszczenia stałe, nota 7 z 9, czyli dość nisko. Ogólna kondycja oleju, nota 5 z 9. Woda i paliwo 3 z 9. W rekomendacjach znajdujemy następujący zapis: normalne spalanie, stan oleju mieści się w normalnym zakresie dla przebiegu oleju. Jeszcze przegląd wyników z drugiej bibuły. Podobnie jak w teście lepkościowym, tutaj również nie zauważam większych różnic. Próbki są do siebie bardzo podobne. Oczywiście, zagłębiając się w szczegóły, to kilka różnic można dostrzec. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego, następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni następujące wnioski: degradacja dodatków poziomu umiarkowane, próbka druga jest mocniej zanieczyszczona wodą, próbka pierwsza mocniej zanieczyszczona sadzą, oksydacja, nitrooksydacja, sulfonowanie, sytuacja pod kontrolą, ogólnie bardzo zbliżone poziomy degradacji. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy podobne wartości: 81% dla próbki z mniejszym przebiegiem oraz 80% dla próbki z przebiegiem o 1000 km większym. Wygląda zatem na to, że przyjęty interwał wymiany oleju w tym konkretnym przypadku jest bez zastrzeżeń. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!